Dzisiaj coś dla fanów wysublimowanej rozrywki z wyższej półki, którzy nie są w stanie zadowolić się byle oscarowymi produkcjami czy festiwalowymi odkryciami, co to to nie. Dziś przyjrzymy się twórczości wybitnej, wysoce kulturalnej i mającej status kultowej w naszym kraju. Tak, moi drodzy, czas poznać geniusz Bartosza Walaszka. Zawsze się zastanawiałem, czy Walaszek ma jakiś generator nazw do swoich produkcji, bo to chyba jedyna osoba w Polsce, która z dosłownie kilku polskich wulgaryzmów jest w stanie stworzyć cały słownik pochodnych wyrazów. To jest Kutapokalipsa. Kutapokalipsa to pełnometrażowy film osadzony w uniwersum Kapitana Bomby, najpopularniejszej i najbardziej znanej serii Bartosza. Zanim jednak przejdę dalej, krótki zarys, kim jest Kapitan Bomba, który będzie wybrzmiewał w dzisiejszym epizodzie Tylko Kino. Ma na imię Tytus i jest oficerem Gwiezdnej Floty, dowódcą legendarnego Orzeła 7. Wraz ze swoimi przydupasami jest największym postrachem wszystkich kosmitów w galaktyce Kurwix, a nawet w całym wszechświecie. Unicestwia każdego spotkanego kosmitę, bez względu na płeć, wiek i kolor oczu. Tyle w skrócie. Kutapokalipsa opowiada o jednym z najstraszniejszych kataklizmów, który nawiedza wszystkie galaktyki raz na 100 milionów lat. Jest nim kometa Kuźwar. Świat staje w obliczu zagłady, który wymagać będzie jedności i współpracy, nawet jeśli oznaczać to będzie walkę ramię w ramię z odwiecznym wrogiem. W efekcie przyjdzie nam oglądać najlepsze sceny batalistyczne w polskiej kinematografii oraz crossover, który pożera Endgame Avengersów na śniadanie. Kutapokalipsa to produkcja, która zawitała nie tylko na ekrany naszych komputerów, ale i uwaga, przez moment była w dystrybucji kinowej i można było ją oglądać w mniejszych kinach studyjnych. To, co działo się na sali kinowej podczas projekcji, wiedzą tylko ci, którzy tam byli, o ile pamiętają, bo woda podobno lała się strumieniami. Ale taki film zasługuje na odpowiednie przyjęcie i owacje należąco. Na pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze. No tak, kapitanie. Nie no, muszę zapytać. Czy uprawiał pan seks z moją siostrą? A, to filozoficzne pytanie. Przejdźmy teraz do potężnego kalibru, czyli aż 200 V. Taki żart na poziomie tej produkcji. Sensacyjny serial komediowy z elementami science fiction, wyprodukowany przez GIT Produkcje i emitowany na kanale nieistniejącej już stacji Rebel TV, opowiada o dwóch braciach, Fabianie i Filipie Barłoś. Ta 18-odcinkowa seria to klasyka polskiego internetu, którą znajdziecie na YouTube, a wyświetlenia mówią same za siebie. Opowieść o powstaniu zespołu muzycznego bracia Figo Fagot to nie tylko komedia, satyra i zwykłe śmieszkowanie, ale kawał historii polskiej amatorskiej kinematografii, przez którą przewinęła się masa znanych polskim internautom twarzy. Humor produkcji jest dość monotematyczny i na pewno nie dla każdego, ale to także jeden z przykładów, że niektórym twórcom czysta wódka służy i inspiruje. To jedna z tych produkcji, która ma być w domyśle banalna, głupkowata i prosta, a podprogowo mówi wszystko o Polsce i Polakach żyjących w rytmie disco polo. Jest to również jeden z rzadko spotykanych przykładów, gdzie fikcyjny zespół stworzony na potrzeby serialu wyszedł z internetu i zrobił karierę offline. Bracia Figo Fagot działają i nadal koncertują. Mają na swoim koncie już 6 albumów. W tym jeszcze mała ciekawostka z bliskiego źródła. Pierwotnie serial miał parodiować metal i bracia Figo Fagot mieli być szarpi drutami. Kto wie, jak ułożyłaby się kariera Piotra Połacia i Bartosza Walaszka, gdyby wybrano ten gatunek. Ani mi się wasz. Mogłem się tego spodziewać. O Boże, 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 Bożenko. Pora na jedną z najnowszych serii Bartosza Walaszka, Porucznik Kabura, wyprodukowaną na wyłączność platformy CDA Premium i niedostępną w innych serwisach. Fani Kapitana Bomby kwiknęli z radości, gdy dowiedzieli się, że będzie kolejna produkcja w ich ulubionym klimacie, który wymaga od widza najwyższego poziomu IQ. Bo oto i w 2050 roku Polska rządzona jest przez elektronowy mózg o nazwie Jarosław 2000. Nasz kraj stał się największym mocarstwem na planecie, nie oznacza to jednak, że jesteśmy bezpieczni, bowiem śmiertelne zagrożenie przybywa do nas spoza gwiazd. Inwazję obcych może powstrzymać jedynie porucznik Ryszard Kabura. Największą radochę z oglądania dwóch sezonów tej produkcji będą mieli na pewno fani wspomnianego Kapitana Bomby, bo znajdą tutaj mnóstwo smaczków i odniesień do tamtej produkcji, m.in. polowanie na jazgarze, gościnny występ Kurwinoksa czy panów szambiarzy. Generalnie nie jest tak hardkorowo jak bywało, ale humoru nie zabraknie i na pewno trzyma poziom poprzednich produkcji. Dla posady zrobię wszystko. Na mistrz, takich ludzi mi trzeba!
Kolejna pełnometrażowa produkcja osadzona w uniwersum Kapitana Bomby, która tym razem przekracza wszelkie granice zrozumienia. Oficjalnie fabuła brzmi następująco. Kiedy Sułtan Kosmitów porywa papieża, rodzi się wojna pomiędzy galaktykami Kurwix i Kuj w Dubie. Ten opis jednak nie zdradza w pełni nawet ułamka tego, jak bardzo poronioną, dziwaczną i absurdalną produkcją jest Laserowy Gniew Dzidy. To trochę taki animowany Vega, w którym prawie brakuje fabuły, ale jest za to zlepek scen. Tyle, że w przeciwieństwie do Vegi, dialogi są tutaj mistrzowskie, a humor osiąga ósmą gęstość. Nie ukrywam, że niektóre odcinki ciężko jest po ludzku zrozumieć, ale chyba o to właśnie chodziło. Graficznie produkcja jest utrzymana w znanym nam już stylu, który albo się kocha, albo nienawidzi, ale na środkowe oko raczej nie oślepniecie, bo ono i tak jest ślepe. Wracamy do twórczości aktorskiej. Tym razem mamy Sarnie Żniwo, które bardzo podzieliło widzów. Jedni docenili kunszt absurdalnego humoru, inni recenzenci zaś film zmiażdżyli, nazywając go kabaretowym kiczem. Fabuła jest dość prosta. Bohater imieniem Andrzej zajmuje się szmuglem nielegalnych towarów przez granicę. W jego ręce pewnego razu wpadają tajemnicze statuetki, które jak się okaże mają dziwną moc. Owych przedmiotów zaś pożądają inni, co wywoła liczne zwroty akcji i kłopoty dla pana Andrzeja. Sarnie Żniwo, mimo wielu negatywnych ocen, jest dla wielu jednym z najlepszych filmów starej, amatorskiej szkoły robienia bieda filmów, czyli ketchup zamiast krwi, styropian zamiast ścian i mnóstwo humoru oraz zabawy, przy której widać, że twórcy świetnie spędzili razem czas. No i fakt, że kuriera gra sam Kazik Staszewski. Czy trzeba mówić coś więcej? A skoro mowa o Kaziku, to wystąpił on również w pierwszej części wspaniałej serii filmowej pod tytułem Wściekłe pięści węża. Na wyróżnienie zasługuje szczególnie część trzecia, w której to wściekły wąż powraca, by pomścić śmierć brata oraz stanąć w szranki z zombie-cyborgiem. W przeciwieństwie do poprzednich dwóch części, mniej tu stricte satyry, a nieco więcej powagi i wielowątkowości. Nie brakuje oczywiście surrealistycznego, walaszkowego humoru, niemniej jest to film wyraźnie odstający od innych, przez co wart uwagi, mimo że wiele osób uważa trójkę za najsłabszą część z trylogii. Mnie jednak sznyt w stylu grindhouse'u bardzo podszedł i był to po prostu odważny eksperyment artystyczny. Czy udany? O tym polecam przekonać się samemu. Zemsta Faraona to chyba największa gwiezdna epopeja, którą napisał Polak, prawdziwa odyseja kosmiczna. Treść kolejnego, pełnometrażowego filmu z Kapitanem Bombą na czele jest niezwykle intrygująca. Ze snu budzi się faraon Onanhutep, wielkie pradawne zło, które zagraża całej galaktyce. W przeciwieństwie do Kutapokalipsy jest jednak o wiele mroczniej i poważniej, choć chorąży torpeda wciąż działa na nerwy kapitana. Czy rasa ludzka przetrwa starcie ze starożytnymi wojownikami? Czy Sułtan Kosmitów otruje Kapitana Bombę? Czy Księżyc Cukrzyk powstrzyma się od zjedzenia tłustego mięsa? Oraz czy Klaudia ma AIDS? Odpowiedzi na te pytania czekają na odkrycie w Zemście Faraona. To jedna z tych produkcji, gdzie znajomość tak zwanego lore świata jest istotna, bowiem duża część tekstów nawiązuje do poprzednich produkcji i by w pełni zrozumieć genialną głębię przekazu, trzeba znać serial. No ale w końcu, któż go nie zna? Kurwa, już po nas. Adrian Svelu, po jaki chuj rzucałeś kamieniem w oddział Gwiezdnej Floty? Na koniec absolutny klasyk, w którym każdy znajdzie choć jedną postać, z którą może się utożsamić albo powiedzieć: znam kogoś takiego jak ten bohater. Spejson, Wojtas i Valo, trójka przyjaciół z warszawskiego Grochowa, to kwintesencja wielkomiejskiej patokultury i satyryczny przekrój przez miejskie społeczeństwo. Przez 6 sezonów Blok Ekipy dowiemy się, jak skutecznie wyrywać fajną laskę, jak napić się za grosze oraz jak skutecznie uniknąć pościgu policji. I chociaż humor jak zawsze niewybredny i okraszony potężną ilością przekleństw, to komentarz do rzeczywistości jest mocno widoczny i świetnie przekazany. Niektórzy nazywają Blok Ekipę polskim South Parkiem czy Pato Family Guyem i coś w tym jest, bo wszystkie te produkcje naśmiewają się z rodzimych przywar i zachowań, tyle że Blok Ekipa wzięła na celownik te najbardziej patologiczne, a tych, jak się okazuje, jest w naszym społeczeństwie naprawdę sporo. I mam dla Was jeszcze muzyczną ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, ale zespół Nocny Kochanek, który z pewnością część z Was kojarzy, powstał właśnie dzięki występowi w serialu Kapitan Bomba, a dokładniej we wspomnianej Zemście Faraona. Film ten promował utwór pod tytułem Mineral Futa autorstwa Night Mistress, czyli jednego z najsłynniejszych ówczesnych bandów heavy metalowych. Na potrzeby produkcji filmu kapela wystąpiła jako swoje alter ego pod nazwą właśnie Nocny Kochanek. Był to moment przełomowy dla muzyków. Utwór okazał się być hitem do tego stopnia,
stopnia, że zespół nagrał jeszcze 9 kawałków i wydał swój debiutancki album pod tytułem Heavy Metal, który szybko osiągnął status złotej płyty. Obecnie Nocny Kochanek ma już na koncie 4 krążki, masę nagród muzycznych, pełne sale koncertowe i szykuje się do kolejnej płyty. Są jedną z najpopularniejszych kapel rockowych w Polsce. W tym miejscu pozdrawiam gitarzystę Kazona, którego miałem okazję poznać. Jak więc widać, Walaszek nie tylko bawił nas przez te lata, ale pomógł kilku osobom w ich muzycznej karierze. I to tyle na dzisiaj. Dajcie znać, czy coś jeszcze powinno znaleźć się na tej liście i czy Wy również jesteście fanami twórczości Walaszka. A jeśli tak, to pamiętajcie, że działa oficjalny sklep z gadżetami z serialu Kapitan Bomba pod adresem kapitanbomba.pl. A jakże? Do zobaczenia w kolejnym epizodzie.